5 września 2020 roku na inaugurację PGNiG Superligi dopuścili się sensacji, pokonując na własnym parkiecie wicemistrza Polski 26-25. Mowa oczywiście o Sandrze SPA Pogoń Szczecin. Zacznę od przedstawienia sędziów. Kamil Ciesielski, Krzysztof Bąk, Zaręba. Krupy, było tam miejsce i świetnie wyszedł w górę Paweł Krupa, pokonany Andreas Wolf. No szaleńcy tylko postawiliby na gospodarzy w tym pojedynku. Ale Kielczanie zanotowali przechwyt, świetnie rozegrali ten kontratak. Arkadiusz Moryto. Rybski zobaczył tam lukę i zagrał krzyżówkę. Próba dwójkowej gry, ale przygotowani na to Karaliok z Sigvaldim Gudjonssonem. Wujowicz, Arkadiusz Moryto. I Arkadiusz Moryto autorem 14 bramki, bramki dającej prowadzenie mistrzom Polski. Miał swoje momenty Tomasz Wiśniewski. Zobaczymy, jak będzie w drugiej części tego spotkania. Karacicz do Sićko. Sićko. Wujowicz. Świetnie powalczył tam Branko Wujowicz. Zaręba do Wąsowicza, ale świetnie sobie tam poradził Dylan na i. Kapitalna piłka do Arkadiusza Moryto. Sićko, Wujowicz. Ależ przepiękne, chytre, sprytne. No i w dzisiejszym spotkaniu również Czarnogórzec absolutnie nie zawodzi. Tak sobie sięgam tutaj do statystyk PGNiG Superligi. 5 bramek na 7 rzutów, 71%. Dobry procent ma również Arkadiusz Moryto. Jusuf Faruk Jusuf na prawej stronie. Za wysoko to podanie, mimo że Tomasz Gębala to facet mierzący ponad 2 metry. Ale jest jeszcze Mateusz Kornecki. I odpowiedź błyskawiczna, skuteczna. Starcewicz, no takim rzutem Chorwat absolutnie nie zagrozi reprezentantowi Polski. Ale jeszcze jedna szansa. Sandry SPA. No i proszę zobaczyć, jak książkowo, jak prosto, jak szybko Sićko do obrotu. Wróciła ta piłka jeszcze raz do Szymona Sićki i sam reprezentant Polski już wykończył tę akcję. To spotkanie kończy się zwycięstwem, bardzo wysokim zwycięstwem mistrzów Polski, a więc nie było niespodzianki, nie było też wielkich emocji w drugiej połowie tego spotkania. Tych emocji dostarczyło nam tylko pierwsze 30 minut. No i za te 30 minut już mówiłam Państwu, wielkie brawa, wielkie oklaski dla gospodarzy. Iwona Niedźwiedź żegna się już z Państwem. Do usłyszenia. Miłej soboty.